ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. A w dniu dzisiejszym, zwłaszcza za poległych powstańców Powstania Warszawskiego, tych, którzy zginęli, tych, którzy później oddali swoje życie, doczekując swoich lat, módlmy się także za wszystkich, którzy odeszli zagubieni w swoim życiu, których grobów nie znamy, a których wiara i Pan Bóg, przywiązanie i miłość do Ojczyzny pamięta. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Chryste, który przyjdzie sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Panie, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Prosimy Cię, Ojcze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Podziękować księdzu, przede wszystkim dziekanowi za mszę świętą, za tą modlitwę, księdzu infuatowi, panu staroście, ale głównie wam wszystkim, którzy żeście się zgromadzili na tej mszy pamięci. Jestem niezmiernie wdzięczny, że pamiętamy, bo wszyscy przecież zawdzięczamy tą wolność tym ludziom, którzy oddali życie. A to był zryw, który z góry był przewidziany na niepowodzenie, ale i tak się odbył. I tak to życie zostało oddane, a ci, którzy żyją do dziś, to bardzo, bardzo przeżywają. W związku z tym jeszcze raz serdecznie dziękuję. Musimy ten patriotyzm podtrzymywać. Musimy tą pamięć o tych ludziach podtrzymywać, bo tylko wtedy, jeśli to będziemy pamiętać, będziemy mogli prawdziwie budować wolną Polskę. Dziękuję wam wszystkim.